Król Złoty powinien mieć tron na tym stadionie. No nie ze złota szczerego, ale należy mu się honorowe miejsce. Szkoda człowieka. Kiedy nie odwiedzałem go na przykład w szpitalu, no tam nie wiem, chyba 5 dni było takich, no to już tęskniłem, że mnie tam nie było. On przyciągał, on nie tylko przyciągał mnie. No, napisałem sobie, że być może będę na pogrzebie płakał, a ja już teraz ryczę. Głos, specyfika głosu, rozpoznawalny no wszędzie. Ciebie to Poznań po rękach powinien całować, tak? I no, to jest sympatyczne, natomiast no, jak wchodzę do budynku, to spoglądam zawsze w prawo tutaj na tę kanapę, gdzie siedział i no, już go nie ma. Osoby, tak jak ja, nie pamiętające tak dobrze lat 80., bo byłem wtedy dzieckiem, chodziłem oczywiście na mecze i z trybun gdzieś oglądałem mecze, no to mogło usłyszeć naprawdę bardzo ciekawe, fajne historie o tym, co działo się wewnątrz tego kolejorza, który przecież pierwsze swoje wielkie sukcesy właśnie w latach 80. odnosił. Z kolegami zrzucali pieniądze w hotelu Polonez, gdzie musieli zbierać sumę około 400 tysięcy złotych na tamte czasy, to była bardzo duża suma. I uzbierali tylko 100 ileś tysięcy, resztę dołożył klub. No i przywieźli, to tak brzydko nie jest powiedziane, że nie w bagażniku, bo w Mercedesie Lulusia przywieźli z powrotem do Poznania, gdzie cały Poznań oszalał, jak Mirka Okońskiego wyrwali. Jeśli chodzi o przykład Okonia, no to Mistrzostwo Polskie w 1983 roku, pierwsze Mistrzostwo Polski kolejorza zdobyte na stadionie w Zabrzu. Podróż do Poznania wówczas była bardzo ciekawa, bo część piłkarzy wracała autokarem, a właśnie m.in. Luluś plus kilku innych takich poznańskich przedsiębiorców, badylarzy stwierdziło, że zabiera z autokaru Mirka Okońskiego i Mirek jedzie właśnie z nimi. Całą podróż już jechał z nimi, no i gdzieś tam oczywiście pewnie odwiedzali kolejne bary po drodze i świętowali to ten pierwszy tytuł kolejowy. Bardzo pozytywnie odbieram Henia, bo od 82 miałem z nim styczność i wiem, że wtedy, w tamtym momencie to był człowiek przyłóż do rany. Dla niego nie było rzeczy niemożliwych, bo zamówił sobie Mercedesa, gdzie w tamtych czasach było naprawdę ciężko dostać dużego Fiata, to dopiero był problem, a co dopiero zamówić Mercedesa na zamówienie i nazwał ją Białą Damą. Także w tej szarości, czarności, co wtedy, jakby powiedzieć, była w kraju, to wyróżniał się. Haniu zawsze używał takiego języka kibicowskiego, takiego meczowego, stadionowego i ty powinieneś tu a na białym koniu, ty jesteś lujem, tak? To były te jego słynne opowieści. On by chciał, żebyśmy się teraz śmiali i bawili, a nie smucili. Była taka sytuacja, Heniu mówi do mnie w domu, daj mi kropidło. Ja mówię, Heniu, przestań, mówię, po co ci kropidło, nie? On mówi, jadę poświęcić kolejorza. Jechali na mecz do Jagiellonii, Białystok. Heniu mówi, idę ich poświęcić. Ja mówię, Heniu, no nie rób soszopek, nie jesteś księdzem. No, tobie to nie przysługuje. O, to nie, bo on się śmiał. Titiri, titiri, riri, jadę. Luluś szedł szeroko, miał pieniądze, był kibicem bardzo, bardzo dobrym. Serducho zostawił na stadionie i poza nim. Także pełen szacunek dla tego człowieka, co zrobił dla tego klubu. Jeszcze pamiętam te rulony, jak tam od czasu do czasu, jak ktoś dobrze grał, to zawsze pan Heniu przychodził i zawsze tutaj
witał się i wkładał do ręki te jakby powiedzieć, rulony banknotów zawinięte w gumkę. Do niego zgłosić trzeba jakąś kwotę, przykładowo, żeby pożyczyć, to no, chyba było mnóstwo ludzi, ale żeby oddać, to raczej nikt. Widać teraz po reakcjach po jego śmierci, że kibice wspominają naprawdę z uśmiechem na ustach, że nie mają jakichś tam wielkich pretensji, mimo jakichś tam problemów, mimo jakichś ułomności, które pewnie ma w sobie każdy człowiek. Przede wszystkim zapamiętany z tego, że w latach 70., w końcówce i 80. bardzo pomógł temu klubowi. Każdy piłkarz mógł się zwrócić do niego właściwie z jakimkolwiek problemem, także finansowym. Bezinteresownie zupełnie wykładał pieniądze. Lech w inny sposób nie mógł rywalizować z tymi największymi w Polsce. Za Górnikiem Zabrze stał potężny przemysł górniczy, za Legią Warszawa wojsko i tak dalej. Lech Poznań to był klub kolejarski, kolej nie była tak bogata, więc no, potrzeba było tutaj pomocy lokalnych osób, tych, którzy mieli kolejorza w sercu i wykładali własne pieniądze, żeby ten klub funkcjonował. Co mnie urzekało w Heniu? Heniu był akceptowany w każdym środowisku społecznym. On z poznańskimi jej bramy się zajdawał, nikt go nie otrącał i on nie otrącał ich. On z osobami duchownymi rozmawiał, duchowni go nie otrącali, on nie otrącał duchownych. To była magia, no, to jest po prostu postać taka, że dopiero teraz zdaję sobie sprawę, tak, i nie wiem, czy do końca, nie, kim Heniu był, tak, jako człowiek i jaką miał osobowość. No jakby to przynieść tak na dzisiaj, to powinien jego twarz, jego powinna być na koszulkach meczowych, tak, bo to była osoba, która całe swoje życie i pieniądze przede wszystkim, których kiedyś miał nie bardzo dużo, pomagałem mu bawić się życiem, bawić się Lechem i z Lechem i to było jego całe życie, także mówię, jak dzisiaj można porównać, to jego twarz powinna być na koszulkach. Zamiast imienia Henryk powinni mu dać Lech Poznań, zakochany, no miłością tryskał. Powiedz mi tylko jedną rzecz, bo najważniejsze, co mi się podobało najbardziej z twojego wywiadu. Co? I powiedziałeś prawdę. Tak jest. Młodzi chłopcy, żeby się nie uśmiechali? Oczywiście, w tych miał dwa wątrówkę, zrób bokserski. Ale my na ciebie tam się zna. Już byłeś, nie? No byłem. Ale było dobrze? Opowiedziałem wszystko. A ja? W 85 roku było bardzo blisko, żeby Jan Urban został piłkarzem Lecha. Już właściwie podobno wybrał mieszkanie w Poznaniu, gdzie będzie mieszkał. Miał się przenieść tutaj z Zagłębia Sosnowiec. No i ostatecznie nie doszło to do skutku z różnych powodów. Właściwie no nie ma teraz już tak na dobrą sprawę sensu tego rozwlekać, mówić o tym szerzej, ale Luluś to zdecydowanie zapamiętał i faktycznie go tak przywitał, ale on tak witał tutaj właściwie, można powiedzieć, każdego, kto przychodził. Jeszcze do dziś pamiętam treningi, gdzie Denis Tomala czy Aziz Tetek przychodzili do klubu i byli witani kwiatami właśnie przez Lulusia, więc tych anegdot tak na dobrą sprawę to napęczki było przez te wszystkie lata. Piłkarze, no wszyscy go znają, bo nawet jak ktoś cudzoziemcy, to chyba bardzo szybko się dowiadują albo od kolegów, kto to był, albo od niego samego, bo zaraz wszystkich wołał i tutaj te podpisy słynne, tak autografy, gdzie no, na setkach tysięcy chyba żeśmy podpisywali wszystko, nawet ja podpisywałem i poszli, chodź tutaj, podpisz. A mówię, ja już nie jestem piłkarzem, nie, musisz, ty jesteś Lujem, ty tu powinieneś być, także, no mówię, no ta mimika i to zachowanie, to jak, no my opowiadamy o tym cały czas, nie, cieszymy się tym i myślę, że długo, długo będziemy go wspominać. Sytuacja, kiedy Majewski, Radek przyszedł z Gajowym, no to Heniu nie mówił. On nie trafił akurat na moment, kiedy on nie był w stanie mówić. Oni się przywitali, Heniu piona, szalał w tym łóżku, skakał, ścieszył się, radował. No i rozmawialiśmy i weszła pani pielęgniarka, młoda, ładna dziewczyna, odwróciła się plecami, a Heniu pokazuje na Maję i na nią i już ich schwatał, już ich łączył, my już wiedzieliśmy, o co chodzi, no i była kupa śmiechu, no nie mogliśmy tego powstrzymać. To jest postać nietuzinkowa, tak? Ja go poznałem w koniec lat 90., kiedy przyszedłem do klubu, do zarządu i wtedy wiedziałem, że kim jest pan Henryk i kim był pan Henryk, no już wtedy jego życie było trochę
zweryfikowała jego marzenia. Natomiast no, cały czas był wesoły, aktywny, uśmiechnięty. Jego opowieści, przypowieści i rady, które dawał, no do dzisiaj na pewno każdy pamięta i zapamięta do końca życia, przynajmniej ja. Nie pamiętam takiej sytuacji, żeby Heniu był, jakby powiedzieć, zmartwiony czymś. U niego zawsze tryskała ta energia, ten uśmiech i ten specyficzny głos. No, wiadomo, no każdy ma swoje problemy i widać było, że on tam jakby to w sobie trzymał. Jednym z zamiłowań Henia było słuchać Franka Sinatra i króla swojego Elvisa Presleya. I ja przychodzę kiedyś na oddział, a tutaj cały dzień dla Henia, on nie mógł mówić, słuchawek z głośników na sali leci Franek Sinatra, oni mu całą płytę jego puścili, dla niego tylko, po prostu dedykacja dla Henia i już. To był taki kibic na zawód, człowiek, który generalnie kiedy przychodził, kiedy był trening piłkarzy Lecha Przybułgarskiej, to można było być pewnym, że jeden kibic będzie tutaj zawsze na pewno i był to właśnie Luś. Jak to kiedyś powiedział, że w życiu nie można być tylko tu i tak iść pionowo do góry, bo jak się spadnie stąd na dół, to już człowiek nie pozbiera, znaczy było inne określenie, coś się z tobą zrobi, ale musi być tak, jak sinusoidę, tak, że raz tu, tak jak dziadek go uczył. No i to myślę, że to jest taka sentencja życiowa, tak, że zawsze jest w życiu nie po kolei, jakby się każdy, znaczy nie tak, jakby się każdemu wydawało, ale jego mądrości zostaną długo, długo w nas. No Lecha nic nie chciał, on chciał go kochać, tylko i go kochał i to wszystko zawsze.